Cześć wszystkim, jestem Ada. Cześć, jestem Wiola. Powiem wam, że wczoraj jak stałyśmy tutaj na próbie generalnej, to ten poziom stresu już był bardzo wysoki u nas. Ale nie wiem, Ada, jak u ciebie, ale u mnie on nadal jest bardzo wysoki. Emocje są ogromne, to prawda. Kochani, takie uczucia jak stres, podekscytowanie, które też nam dzisiaj towarzyszy, bardzo mocno kojarzą nam się również ze zmianą pracy. I na samym początku chciałabym wam zadać takie pytanie. Jak myślicie, czy za 5 lat od dzisiaj będziemy mieć nadal takie zawody, jak dzisiaj powszechnie wszyscy znamy, typu księgowy, prawnik czy lekarz? Ręka do góry, wysoko, śmiało. Kto uważa, że za 5 lat te zawody będą? Okej, okay, większość rąk w górze, światła są mocne, ale widzę. A gdybyśmy się spytały, czy za 50 lat te zawody będą istnieć? Tak samo, ręka do góry, kto myśli, że tak? Obejrzyjcie się teraz, bo tych rąk jest już znacząco mniej i powiem wam, że my się z wami zgadzamy. Dlatego, że w przyszłości my nie będziemy mieć konkretnych zawodów. My będziemy zatrudniani na podstawie swoich umiejętności. I co więcej, te umiejętności miękkie będą tymi kluczowymi i najbardziej cenionymi na rynku. Obie z Adą studiowałyśmy informatykę i już ładnych kilka lat pracujemy w tej branży. I musimy wam powiedzieć, że nawet w tak mocno technicznym zawodzie, jakim jest nasz, jakim jest informatyka, to właśnie umiejętności miękkie są bardzo istotne. I stają się coraz bardziej istotne, w szczególności, kiedy szukamy nowej pracy, tudzież nawet branży. A jak się okazuje, pracę zmieniać będziemy coraz częściej. To prawda. Najnowsze badania właściwie pokazują, że pracę nowe pokolenie będzie zmieniać aż 7-8 razy w ciągu całej swojej kariery zawodowej. Dużo? Mało? Ja jak pierwszy raz usłyszałam tą statystykę, pomyślałam sobie, ile? No bo dla przykładu, nasza mama jest nauczycielką i od 25 lat pracuje w tym samym zawodzie. Podejrzewam, że wasi rodzice, dziadkowie, bliscy mają podobnie. Większość życia zawodowego poświęcili jednej firmie bądź jednej branży. Jak więc my mamy czuć się komfortowo, zmieniając swoją pracę aż 7-8 razy? No właśnie, czasy się zmieniają. I w miarę jak patrzę na swoich znajomych, którzy są koło 30, gdzie część z nich jest już po swoim pierwszym przebranżowieniu, a co po niektórzy nawet w trakcie drugiego, ja zaczynam wierzyć w te przewidywania. Myślę, że jak tutaj się zastanowimy, jak każdy z nas, jak tutaj siedzi, to znajdzie taką przynajmniej jedną osobę, która się przebranżowiła. Ja bym się chciała podzielić z wami dwoma przykładami, które bardzo lubię. Moja koleżanka Ania, która studiowała medycynę, czyli skończyła bardzo ciężkie studia, pracowała potem 2 lata jako lekarka i tak naprawdę po tych 2 latach stwierdziła, że to w ogóle nie jest jej bajka. Postanowiła zostać fryzjerką, spełnić swoje marzenie. Dzisiaj prowadzi bardzo dobrze prosperujący salon fryzjerski i się w tym spełnia. Drugi przykład, mój kolega Maciek, który był prawnikiem i po 6 latach pracy stwierdził, że jednak woli cyferki, statystyki, woli być księgowym. Również dzisiaj się w tym bardzo mocno odnajduje. Ale zobaczmy, że ta zmiana pracy nigdy nie jest prostą decyzją, bo od bardzo wczesnych lat dziecięcych narzucana jest na nas ogromna presja wyboru zawodu. Najlepiej, żebyśmy my wtedy już wiedzieli, kim my chcemy zostać w przyszłości. Jak ja wracam pamięcią do takich moich wczesnych lat dziecięcych, to ja chciałam zostać księżniczką. I myślałam, że dokonam tego, wychodząc za mąż za księdza. Szczęśliwie mi się nie udało. I zobaczmy, że niezależnie od tego, czy my jesteśmy w szkole, czy w przedszkolu, czy na studiach, ciężko jest nam przewidzieć, co my będziemy lubili robić, gdzie będziemy za kolejnych 20 lat. To prawda, w rozumowaniu Wioli z przedszkola brakowało trochę logiki. Nie ma się co dziwić, bo tego uczą dopiero w szkole. Spójrzmy, czego jeszcze w perspektywie wyboru zawodu uczą nas w szkole. Mamy takie przedmioty jak biologia, chemia, matematyka czy język polski, jednak podejrzewam, że mało z nas zostanie w przyszłości chemiczką czy matematykiem. Dzieje się tak, ponieważ te dziedziny przenikają się nawzajem i tworzą wiele interdyscyplinarnych kierunków oraz profesji, które absolutnie wychodzą poza ramy przedmiotów szkolnych. Przykładowo, w szkole nie uczą nas o psychologii, nie uczy nas się także odkrywania i pracy z własnymi emocjami. A szkoda, może mniej byśmy się stresowały. Nie pokazuje nam się także nowoczesnych zawodów, takich jak analityczka danych, ekspert od cyberbezpieczeństwa czy PR-owiec.
Brak możliwości i brak uczenia tak naprawdę o tych możliwościach rozwoju tak naprawdę nie jest jedyną przeszkodą, jaką my napotkamy. Zobaczmy, że mamy bardzo mocno zakorzenione w sobie stereotypy od bardzo wczesnych lat dziecięcych. I o tym, jak bardzo te stereotypy towarzyszą nam w naszej dorosłości, przekonuję się codziennie. Ostatnio zadzwoniła do mnie moja koleżanka, która jest również mamą 7-letniej Hani i mówi do mnie tak. Wiola, jestem przerażona. Odebrałam właśnie Hanię z dodatkowych zajęć z programowania, a Hania mówi do mnie, mamo, gdzie ty w ogóle mnie zaprowadziłaś? To chyba nie jest dla dziewczyn, tam są sami chłopcy. Między innymi właśnie przez takie sytuacje, naszym zdaniem najwięcej programistek odchodzi z zawodu już w przedszkolu. Już wtedy zaczynamy szufladkować zawody na żeńskie i męskie. Dziewczynkom próbujemy przypisać role bardziej społeczne, takie jak klekarka, pielęgniarka czy nauczycielka. Chłopcom natomiast role kojarzone z odwagą, bądź te bardziej techniczne, typu informatyk, strażak czy żołnierz. Brzmi znajomo? No właśnie. Niestety powoduje to często wybranie zawodu, który nie do końca jest skorelowany z naszymi zainteresowaniami i umiejętnościami. Natomiast jest powszechnie uznawany za zgodny z naszą płcią. Jednak czy chłopcy nie są wrażliwi, a dziewczyny nie są odważne? Oczywiście, że są. Gdyby nie były, nie stałybyśmy dzisiaj tutaj. Jednak ciężko jest się wyrwać z tych norm narzucanych nam przez społeczeństwo. Spójrzmy, że już w szkole mamy system ocen, który powoduje, że szukamy aprobaty i uznania z zewnątrz. Czy kiedykolwiek w szkole zamiast oceny usłyszeliście pytanie, czy tobie się to podoba? Czy ty, Wiola, jesteś zadowolona ze swojej pracy? No właśnie. I może gdybym ja usłyszała takie pytanie w 5. klasie szkoły podstawowej na lekcji plastyki, kiedy moim zadaniem stosunkowo prostym było narysowanie pieska, dzisiaj nie bałabym się wziąć ołówka do ręki, żeby namalować cokolwiek. Niestety, oddając pracę tego oto pieska, usłyszałam ocena 2 i szczerze to prędzej przypomina fokę niż pieska. Efekt jest taki, że ja dzisiaj nie jestem w stanie narysować praktycznie niczego, bo blokuje mnie strach i przekonanie, że po prostu nie potrafię. Dlatego tak ważna jest zmiana tego systemu oceniania i ciągłego szukania aprobaty z zewnątrz. W stosunku do nas samych, naszych bliskich, ale też społeczeństwa. Zacznijmy zadawać sobie pytania, co ja lubię robić, co mi daje satysfakcję, czy ta praca spełnia moje oczekiwania. Niektórzy zaczynają zadawać sobie takie pytania około 30-40 roku życia, a to i tak jest wcześnie, bo jest to właśnie pierwszy krok do poznania tego, siebie i tego, co chcemy robić w przyszłości. Podejrzewam, że większości z nas nikt nie uczył jednak poznawania siebie, ale też tego, jak możemy odkryć nasze mocne i słabe strony. Mnie również nie. A fakt, że od zawsze byłam ekstrawertykiem, wcale nie pomagał mi się ukierunkować. Pamiętam, że jeszcze pisząc maturę, gdzie za 3-4 miesiące miałam rozpocząć studia, ja miałam 1000 pomysłów na to, co mogłabym robić. Zaczynając od studiów z kosmetologii, czyli wizażu, przez kryminologię, po psychologię, a tak naprawdę skończyłam informatykę. I dopiero dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć, że na ten moment jestem tu, gdzie powinnam być. Na ten moment, bo też mam wrażenie i to przeświadczenie, że cały czas się zmieniam, cały czas się uczę. Cały czas poznaję nowe osoby, cały czas się rozwijam. I coś, co dzisiaj sprawia mi przyjemność, wcale nie musi być tym samym, co będzie mi sprawiało przyjemność za kolejnych 7 lat. Bo jeśli my się zmieniamy, my się rozwijamy, to dlaczego mamy nie zmieniać również tego, co robimy przez większość naszego życia? Nie tylko my się zmieniamy. Zmienia się też świat, a tempo tych zmian wręcz przyspiesza. Jeszcze 50 lat temu nie było zawodu programisty. 30 lat temu nie istniał zawód PR-owca. A 10 lat temu, nie wiem czy wiecie, ale nie było influencerów. Za 10 lat ma nie być kasjerów. Za 30 lat możliwe, że będziemy jeździć głównie autonomicznymi samochodami, a za 50 lat zawód programisty może być przestarzały. Świat się zmienia, nie wciśnie pauzy. Dlatego tak ważne jest normalizowanie zmiany. Bo wniosek jest tylko jeden, tak jak ustaliliśmy na początku, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie zawody będą w przyszłości. No dobrze, ale skoro nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, a też usłyszeliśmy, że ten zawód będziemy zmieniać dość często i
patrząc i skupiając się na tu i teraz, może nasunąć nam się takie bardzo dobre pytanie, w co zatem my dzisiaj powinniśmy zainwestować? W jaki zawód powinniśmy zainwestować nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim czas? Otóż może zmienimy perspektywę i zacznijmy inwestować w samych siebie, zamiast inwestować w zawody. Pięknie powiedziane, piękny slogan. Mi od razu przychodzi na myśl pytanie, gdzie i jak zacząć? Możemy zacząć od postawienia sobie tylko w teorii prostych pytań. Co ja lubię robić? Co daje mi satysfakcję? Jakie są moje mocne, a jakie słabe strony? Te pytania pozwolą wam odkryć siebie, ale też możliwe, że ten zawód, profesję, dzięki któremu nie będziecie siedzieć w niedzielne popołudnie na kanapie i narzekać, że jutro jest znowu poniedziałek i znowu trzeba iść do tej nudnej roboty. Tego cudownego uczucia życzymy tutaj każdemu. I mi się nasunęło takie pytanie, jak to zrobić, skoro tak naprawdę często w tych wszystkich decyzjach naszymi największymi przeciwnikami jesteśmy my sami. Dlatego, że w takich sytuacjach bardzo często włącza nam się takie myślenie, dziewczyno, ty masz już 30 lat, błagam cię, nie kombinuj i nawet nie podejmuj nowych decyzji, nowych wyzwań. A zobaczcie, gdyby tak ten sam głos powiedział wam, kochanie, ty masz dopiero 30 lat. Jeszcze te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ty nie umiałaś nawet chodzić czy mówić. A zobacz, w ilu językach dzisiaj mówisz. Zobacz, ile razy podejmowałaś nową decyzję i za każdym razem ci się udawało. Dlaczego by ci się miało nie udać teraz? Oczywiście, że ci się uda. Jestem, wierzę w ciebie i będę twoją najlepszą przyjaciółką bądź przyjacielem. Najcięższy jest ten pierwszy krok. Wiemy, bo same stosunkowo niedawno przez to przechodziłyśmy. Tak, dokładnie w tym roku podjęłam swoją najcięższą decyzję zawodową do tej pory. Zdecydowałam się rzucić ciepłą posadkę w korpo na rzecz rozwijania fundacji, która nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi. Naszej fundacji razem z Adą. I nie wiemy, dokąd ona nas dzisiaj zaprowadzi. Ale za to wiemy, że ona jest na ten moment spełnieniem naszych marzeń i czymś, co daje nam ogromną radość. A dzięki temu też możemy pomagać młodszym koleżankom i kolegom od nas spełniać ich marzenia i być może dużo szybciej odnajdywać swoją ścieżkę zawodową. Ale nie byłoby to też możliwe bez naszego wcześniejszego poznania siebie. I dla każdej z nas ta droga była troszeczkę inna, bo każdy z nas jest inny i to jest całkowicie w porządku. Dla mnie to jest piękne. Przykładowo dla mnie takim momentem kluczowym była moja terapia, która pomogła mi w ogóle odkryć podstawę wiedzy o samej sobie, a przede wszystkim rozbudziła we mnie taką ogromną ciekawość samej siebie, tego, co ja lubię robić, w czym jestem dobra, co mi sprawia przyjemność. Kolejnym krokiem były dla nas powszechne narzędzia, których mamy obecnie na rynku bardzo dużo. Ja korzystałam akurat z testa Gallupa, z 16 osobowości czy z testu Hartmana. Dzięki tym narzędziom możesz poznać swoje mocne i słabe strony i nauczyć się z nimi pracować i je wykorzystywać w codzienności. Te testy i narzędzia traktujcie bardziej jako inspirację, nie wyrocznie. Może się zdarzyć, że nie będziecie wiedzieli, jak zinterpretować jakiś wynik bądź jak pracować z jakąś cechą. W takim przypadku znajdźcie sobie mentora. Takim mentorem może być zarówno profesjonalny coach, ale równie dobrze kolega czy siostra, która również jest na drodze samorozwoju. Ta osoba będzie dla was zarówno ogromną motywacją, inspiracją i wsparciem. Możliwe też, że pomoże wam odkryć cechy, których wy sami po prostu nie jesteście w stanie dostrzec w sobie. A gdy przyjdą cięższe chwile, a niestety musimy was zapewnić, że takie przyjdą, bo u każdego takie są, u nas również, taka osoba będzie dla was wtedy ogromną ostoją i pomoże wam zrobić ten kolejny krok do przodu po to, abyście mogli iść spełniać swoje marzenia. I być może nowa praca, na którą się zdecydujecie, czy nowy biznes, który otworzycie, okaże się fiaskiem, ale tak naprawdę zobaczcie, że wy osiągnęliście ogromny sukces, bo spróbowaliście i to nawet o to tutaj chodzi. I nikt z nas nie lubi porażek, my również nie, ale na koniec dnia to one nam pokazują, że my się rozwijamy i idziemy do przodu. Tylko 15% osób wykonuje pracę, która ich prawdziwie pasjonuje. Pozostałe 85% nie wykonuje zawodu, który jest dopasowany do ich możliwości i umiejętności. Jeżeli ty dzisiaj nie czujesz, że twoja praca cię pasjonuje, naprawdę się nie przejmuj, nic straconego.
Codziennie możesz wykonywać mały krok w stronę poznania siebie i tego wymarzonego zawodu. A możesz zacząć już dzisiaj. Usiądź i spisz wszystko, w czym jesteś dobra, jakie są twoje mocne, a jakie słabe strony, co lubisz robić. Nie bój się wypowiedzieć na głos zarówno swoich obaw, jak i marzeń. I wierzę, że ty też możesz dołączyć do grona tych 15% osób, a przynajmniej próbować. Bój się i rób, bo jedyną stałą rzeczą jest zmiana.